Państwa, przygotowałem 10 slajdów, także będzie krótko, bo pora już jest taka, prawda, obiadowa i wszyscy oczekują na zakończenia tego sympozjum. Bardzo dużo z tej wiedzy, którą tutaj usłyszeliście, chciałem przekazać jako historia. Jako historia pakowania próżniowego twarowi. Na wstępie chciałem podziękować panu prezesowi Zdunkowi, panu dyrektorowi Rechwalskiemu, pani Edycie Kowalskiej, kierownicy działu marketingu, za zaproszenie mnie, a panu Marcinowi za ustąpienie miejsca jeszcze oldboyowi swojemu. Także pan Marcin, myślę, że w następnym roku będzie występował. Także miło, że firma korzysta z doświadczenia i wiedzy mojej skromnej. A dzisiaj wypada mi powiedzieć o historii pakowania próżniowego, ponieważ jubileusz 30-lecia, który był 3 marca ubiegłego roku, zrobił duże wrażenie i na gościach, i na naszych pracownikach. W związku z tym niektórzy dopytywali, o co chodzi z tym pakowaniem próżniowym twarogu, bo nic się nie chwalicie, nic nie mówicie, a to pochodzi, ten pomysł pochodzi z Lubelszczyzny. Proszę Państwa, jeszcze wspomnę tutaj historię tego naszego sympozjum leczarskiego. Współtwórcami tego sympozjum byli dwaj prezesi, pan prezes Franciszek Bożyk z Lubelskiej Spółdzielni Usług Leczarskich i pan prezes Zbigniew Zdunek, prezes firmy Multivac. Brawa. Organizatorem wszystkich sympozjum jest firma Multivac. Tematem mojego wystąpienia jest 30 lat pakowania próżniowego serów i twarogów na maszynie Multivac. Trudno w ciągu 20 minut omówić tak bogatą historię, jaką firma ma w dziedzinie pakowania próżniowego. Należy tu podkreślić, że historia kończy się pozytywnie, czyli wszyscy nasi klienci, którzy zastosowali metodę pakowania próżniowego twarogu, zyskali na tych inwestycjach, nikt nie odniósł żadnych kłopotów, strat, nie było żadnych problemów, a wiemy, że każda inwestycja, która jest tworzona w spółdzielni leczarskiej, jest zawsze obdarzona ryzykiem, prawda? Czy będzie powodzenie, czy nie będzie powodzenia. W tym przypadku możemy powiedzieć nieskromnie, prawda, że nie było takich przypadków, aby ktoś, kto zainwestował w linię do pakowania próżniowego serów czy twarogów, miał kłopoty finansowe. Wręcz przeciwnie, inwestycje te zwracały się w ciągu kilku miesięcy w przypadku maszyn komorowych i kilkunastu miesięcy w przypadku maszyn rolowych. To jest bardzo dobry tak zwany wskaźnik payback, zwrotu inwestycji, gdzie w innych instalacjach, w innych urządzeniach takiego zwrotu inwestycji nie ma. Tutaj posłużę się jednym z przykładów. Pani prezes mi powiedziała, że linia zwróciła się nie raz, nie dwa, tylko kilkakrotnie więcej, prawda? Czyli ta inwestycja była bardzo opłacalna, bardzo trafiona. Tutaj nie ma pana prezesa Wasilewskiego, który miał bardzo duży wkład, jeśli chodzi o fundusze unijne, które pomogły państwu zainwestować dosyć spore pieniądze w tą technologię pakowania. Tak samo jeśli chodzi o proces decyzyjny, który musiał się odbywać na szczeblu Rady Nadzorczej. Proszę Państwa, twaróg w latach 80. i 90. popadł w niełaskę, to znaczy ta jego zdolność handlowa była bardzo słaba, ponieważ miał bardzo krótki termin przydatności, 2 dni, i
opakowanie nieszczelne, pergaminowe opakowanie nieszczelne. W związku z tym były wycieki nawet do 3% strat. Czyli po zastosowaniu pakowania próżniowego automatycznie zyskiwaliśmy 3% na wejściu zaoszczędzenia surowca. Na ten dylemat, na ten problem odpowiedziała firma Wacpol, która wtedy w 1992 roku miała swoje przedstawicielstwo firmy Multivac. Prezesem firmy Wacpol był pan prezes Zbigniew Zdunek, a dyrektorem handlowym obecny to pan dyrektor Marek Rechwalski. Byli właścicielami firmy Wacpol. Oni mnie zaprosili. Lepiej słychać, można mówić, tak? Zaprosili mnie do współpracy jeszcze jako pracownika spółdzielni mleczarskiej w Lublinie. Dnia 8 lutego 1992 roku, warto tę datę zapamiętać, na Lubelszczyźnie zatrzymano kwasowość twarogu i przedłużono jego trwałość do 14 dni. Tylko przez odcięcie dostępu tlenu. Zwykły przypadek taki, że firma Wacpol miała maszyny pakujące, a w Lublinie w OSM-ie mieliśmy duże kłopoty z kwasowością twarogu, ze sprzedażą twarogu. Te próby były wykonane w OSM-ie Lublin, w laboratorium OSM-u Lublin. Były to badania fizykochemiczne, badania mikrobiologiczne. Obecny tutaj pan prezes Konrad Jaroszyński na początku nie wiedział o tej akcji, ale później się dowiedział i nie przeszkadzał. Także dziękujemy bardzo panie prezesie, że mogliśmy skorzystać z badań OSM-u. Tak, ma wkład, pan prezes ma wkład w ten proces. Proszę państwa, To zjawisko zgłosiliśmy dziekanowi Wydziału Mleczarskiego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, panu Zbigniewowi Śmietanie i panu dyrektorowi Katedry Mleczarskiej Jerzemu Rymaszewskiemu, którzy potwierdzili w swoich instytutach te badania, które trwałość tą potwierdziły, tak samo jeśli chodzi o czystość mikrobiologiczną i fizykochemiczną. Następnym punktem było Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, który dział normalizacji i dział technologii też przebadał te nasze próbki. Był to 92 rok, luty, marzec. Dział normalizacji Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich wydał nam zgodę na utworzenie normy jakościowej z polskiej normy na normę zakładową, gdzie zmieniono sposób pakowania, zmieniono rodzaj opakowania i termin przydatności. Trzy rzeczy trzeba było w tej normie zmienić, ale zgoda musiała być naszej centrali Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Gdy już osiągnęliśmy wszystkie badania, wszystkie certyfikaty potwierdzone na uczelniach i w organizacjach mleczarskich, przystąpiliśmy do sprzedaży pierwszej maszyny komorowej na pakowanie twarogu. I tym wspaniałym klientem okazał się pan prezes Janusz Bojak, obecny tutaj, gdzie bardzo nam pomógł we wdrożeniu tego programu. Ponieważ nie były to łatwe początki. Włożenie kostki twarogowej do woreczka było cholernie uciążliwe i po prostu znaleźliśmy sposób na to, żeby ułatwić to pakowanie. Mało tego, to pan prezes zapraszał swoich kolegów z różnych OSM-ów, którzy przyjeżdżali z wycieczką swoich załóg i podpatrywali, jak wygląda proces pakowania. Drugim klientem, który nam tutaj bardzo dużo pomógł, który nam się, można powiedzieć, trafił po drodze,
to znany tutaj Państwu Pan Prezes Marek Czapski, który był wtedy kierownikiem produkcji. I bardzo dziękuję Panie Prezesie, Pan zaczął od początku systematycznie badać te próbki i wdrażać z wielkim sukcesem, prawda, bo Państwo produkowaliście bardzo dużo twarogu wtedy i to na miasto Warszawę, zdaje się, także to rozwiązało Państwu problem. Sukces ten przedłużenia trwałości twarogu i sukces no w ogóle system pakowania próżniowego wymagał dostosowania technologii, czyli musieliśmy zrezygnować ze starych wanien, musieliśmy stosować różne rozwiązania typu kotły nowoczesne, pionowe, poziome, a na końcu nawet transformery. W tym procesie brała udział firma Alpma, firma Obram, firma TVSBIS, a uczelnie, tak jak powiedziałem wcześniej, robiły prace magisterskie, studenci robili prace magisterskie, prace doktorskie i potwierdzały skuteczność tych metod. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy, jak my zaczynaliśmy w 1992-1993 roku, było 360 OSM-ów, prawda? Czyli trzeba było wykonać niesamowitą pracę testów i prób, zmian normy, zmian opakowania, no dotarcia do klientów. Kiedyś nie było sympozjów, tak jak w tej chwili, nie było konferencji mleczarskich, dopiero to wszystko się tworzyło w okresie późniejszym, także teraz jest łatwiej dotrzeć do klienta z każdą informacją. Firma Multivac musiała też poczynić starania, ponieważ maszyny, które przychodziły z centrali naszej, były dostosowane do serów żółtych albo do pakowania wędy, czyli produktów, które mają mniejszą zawartość wody niż twaróg. Twaróg ma ponad 75% wody, w związku z tym wymagał zastosowania separatorów specjalnych, jeśli zmieniać konstrukcję maszyny, wymagał szablonów do nakładania twarogu, żeby nie zabrudzić linię zgrzewu. Tak samo system próżniowania musiał być albo łagodne, albo skokowe, tak zwane periodyczne. Maszyny wykonane zostały ze stali kwasoodpornej. Proszę Państwa, tutaj się zwrócę do Państwa jako klientów. Jeśli chodzi o linie, które Państwo macie ponad 20-letnie, gdzie te rozwiązania były w tamtych czasach nowoczesne, ale już w tej chwili nie są nowoczesne. Tutaj mój następca, pan Marcin Tomczyk, na pewno Państwu pomoże i spróbuje rozwiązać z panem kierownikiem Bartnikiem, jak zmienić system programowania maszyny, czy właśnie chociażby te szablony, o których mówiłem, w starszych maszynach nie ma tych szablonów. I tak samo jeśli chodzi o wykonanie separatorów, automatyczna separacja serwatki, żeby następowała. Proszę Państwa, bardzo odważnym na Lubelszczyźnie okazał się pan prezes Andrzej Jankowski, który zainwestował niesamowite pieniądze, jeśli chodzi o linię twaroszkarską, mówię pod kątem budowlanym, bo to była nowa hala, nowa linia technologiczna Alpmy i nowa linia Multivaca. Także na tamte czasy pan prezes skorzystał z jakiejś pomocy chyba z Sopartu, ale był to niesamowity wysiłek, jeśli chodzi o inwestycje. Bardzośmy się bali z naszą dyrekcją, czy ten pomysł pakowania klinka i okrągłego twarogu się sprawdzi. Okazało się, że też to był jeden z najlepszych klientów Lubelszczyzny. Tutaj proszę pamiętać, że Michów był pierwszy, który zastosował formę klinka. Mówimy zawsze o piątnicy, prawda, że pierwsza była piątnica. Pierwszy był Michów w 1996 roku.
Klinek Piątnicki jest bardziej doskonały, bardziej wyrafinowany, jeśli chodzi o opakowanie, prawda, bo jest folia twarda, opakowane w gazie. Natomiast klinek z Michowa jest w folii miękkiej. Tutaj po raz pierwszy zastosowano folię. Kolega dyrektor Marcin Kierek zastosował właśnie folię mleczną, prawda, do opakowania tego twarogu, który no, tutaj nam też rozwiązał taką tą estetyczną stronę opakowania. Jeśli chodzi o OSM Piątnica, po raz pierwszy, proszę powiedzieć, 20 lat temu zapakowano twaróg w gazie, prawda, w gazie i na ciepło. Nie trzeba było składać tego twarogu, wystarczyło właśnie zapakować w gazie i później schłodzić ten twaróg. Pan prezes Kalinowski, pan prezes Soliński wykonali też bardzo dużą inwestycję. Tutaj operatorem technologicznym, tak jak powiedziałem, najpierw musi być technologia wykonana, był Obram, była firma Obram, która wdrażała właśnie ten system pakowania, system produkcji klinka. Stymulacja rozwoju twarogów dzięki wdrożeniu nowatorskiej techniki, technologii pakowania na maszynach Multivac. To jest cudzysłów, który ściągnąłem z mojej dedykacji ubiegłorocznej pana prezesa Klemensa Ciesielskiego i pana prezesa Tadeusza Proczka. Bardzo mnie to zastanowiło, ale później mi panowie wytłumaczyli, że dzięki temu pomysłowi wdrożenia pakowania próżniowego twarogu w jakiś sposób skłoniliśmy naszych mleczarzy do inwestycji. Skłoniliśmy do gotowości na inwestycje. Proszę pamiętać, że był to okres przystosowania do Unii, prawda? Czyli należało zmienić wiele rozwiązań nie tylko w systemie pakowania, ale w systemie wytwarzania kostki twarogowej. Tutaj dużą pomoc te fundusze unijne, o których pan Wiesław mówił, nam rozwiązały, ponieważ prawdopodobnie nie wszyscy byliby w stanie rozwiązać ten problem właśnie twarogowy. Niektórzy zrezygnowali po prostu z produkcji twarogu. Ale trzeba tutaj podkreślić, że jak ten projekt pakowania próżniowego twarogu został wdrożony, nastąpił szybki wzrost produkcji twarogu, czterokrotny. Tutaj pan prezes Broś właśnie mówi w swoim wystąpieniu, że mamy już 510 tysięcy ton twarogu, prawda? A jak ja zaczynałem, tak, a jak ja zaczynałem właśnie wdrażanie pakowania twarogu, było około 100 tysięcy kilogramów twarogu. Także no, jest to różnica prawie pięciokrotna. Ja tutaj napisałem w wykładzie dalej, że to jest czterokrotne, ale się muszę poprawić. Pan prezes ma. Ja mam GUS-owski, a pan prezes ma bieżące, bo wiadomo, z innych raportów korzysta, z bieżących raportów korzysta. Proszę państwa, gotowość, tak jak to wymieniłem wcześniej, do inwestycji, w tej chwili są bardzo popularne transformery. Gotowość serwisu, rozbudowanie przez naszą dyrekcję, nasz zarząd grupy serwisowej, która w ciągu kilku minut reaguje na nasze, na zapytania klienta. Pan prezes Dunek, bardzo witamy pana prezesa. Pan prezes Dunek bardzo dbał o rozwój serwisu, grupy serwisowej od początku, prawda. Zaczynaliśmy z grupą 12-osobową, w ogóle pracowników, było 4 pracowników w serwisie. W tej chwili jest już, tak jak pan prezes wcześniej mówił, ponad 50 ludzi w serwisie, którzy są wyposażeni w nowe samochody, w zapas części zamiennych, no i wiedzę techniczną, technologiczną. Panowie z serwisu się znają również w dużej mierze na technologii wytwarzania. I proszę sobie wyobrazić, że często zgłaszają nam, że tam coś się dzieje z technologią pakowania, żeby ten handlowiec jeden czy drugi podjechał i
spróbował zwrócić uwagę, bo nie wiem, czy się zmieni brygadzista, czy się zmieni technolog, czy zmieni kierownik. No i zaczynają się awarie, prawda, linii. Także ten serwis jest na tyle przygotowany, że po prostu zareaguje w sposób dyskretny, bardzo szybki. Beneficjenci, bardzo łatwy punkt, prawda, porównując 30 lat temu, jak wyglądała kostka twarogowa, a jak wygląda w tej chwili po określonej gramaturze, jaką chcemy gramaturę, taką możemy sobie wybrać, jakie chcemy opakowanie, też możemy sobie wybrać. A już mówiłem wcześniej o tym wzroście produkcji twarogu. Zyskali na tym też rolnicy, ponieważ kierunki przerobu mleka zostały w jakiś sposób zwiększone. No, higieniczna produkcja. Kiedyś był problem, wspominałem, z wykorzystaniem serwatki. W tej chwili serwatka jest w dobrej cenie i łatwo ją spieniężyć. Zyskali producenci maszyn i urządzeń, czyli Multivac, prawda, między innymi. Producenci materiałów eksploatacyjnych, producenci dodatków. Proszę Państwa, tak jak Pan Zdunek powiedział wcześniej, 90% rynku mleczarskiego mamy, jeśli chodzi o maszyny Multivaca. Pamiętajmy, że konkurencję cały czas mieliśmy i mamy, ale jakoś potrafiliśmy sobie poradzić. Właśnie dzięki tym staraniom, o których wcześniej mówiliśmy, serwisu, grupy konstrukcyjnej, no i przede wszystkim zarządu, prawda, który dbał o... W dobrym momencie Pan Prezes przyszedł. Tutaj jest zdjęcie z otwarcia linii OSM Głuchów. To było 20 lat temu, Pani Prezes na pewno pamięta. Na tym otwarciu otwierał tą linię Pan Prezes Broś, Pan Prezes Wasilewski, ksiądz proboszcz, no i wiele innych osobistości. To tutaj przykład. Na pewno błogosławił, bo się udało, prawda? Pani Prezes, wszystko się udało. Pani Prezes bardzo przedsiębiorcza, bardzo odważna. Tak, siedzi tutaj skromnie za nami. Brawa dla Pani Prezes, bo to wielka odwaga, wielka inwestycja też i proces technologii wytwarzania był, prawda, nowy i proces pakowania nowy. No, inwestycja zwróciła się kilkakrotnie, także nam jest bardzo miło, a Pani Prezes jest naszą wierną słuchaczką i tutaj i współpracuje cały czas z nami. Już mówiłem wcześniej tutaj, że Pan Marcin Tomczyk, mój następca, ma jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie jeśli chodzi o ten proces przed pakowaniem i proces za pakowaniem, czyli kartonowanie, etykietowanie, paletyzacja. Tutaj bardzo ładnie Pan kierownik Bartnik przedstawił właśnie rodzaj maszyn i urządzeń, które są w naszej ofercie. To linia Zmichowa. Proszę Państwa, przez 10 lat, ostatni slajd, przez 10 lat sprzedawaliśmy tylko maszyny do pakowania twarogów. Czyli dział mleczarstwa utrzymywał się tylko ze sprzedaży maszyn do twarogów. Było ciężko, chociaż były takie lata, gdzie był wzrost sprzedaży, ale były też kłopoty ze sprzedażą, w związku z tym, że nie było jeszcze linii do plastrów. Znów tutaj data bardzo znamienna. Nikt sobie nie pamięta, nie wyobraża, że 20 lat temu jeszcze nie mieliśmy polskich
polskiej produkcji plastrów twarogu, serów, przepraszam, serów. W 2002 roku pierwszy Hochland właśnie zaczął produkcję serów plastrowanych. Wcześniej były sery plastrowane, ale z importu. Firma Arla między innymi dostarczała. Później była firma Mlekpol, później Mońki, Mlekowita, Włoszczowa, Spomlek, Polmlek, Łowicz. Wszystkich zakładów, które pakują plastry, jest 17 w Polsce. 17 zakładów. Tutaj podziękuję jeszcze panu kierownikowi Sławomirowi Bartnikowi i jego załodze, jego całemu działu, który bardzo przysłużył się do wdrożenia pakowania próżniowego twarogu i serów, ponieważ przygotowywał właśnie linię pod względem konstrukcyjnym, przygotowywał wzory opakowań i wykonał mnóstwo kilometrów, jeżdżąc do centrali, wykonując te żmudne próby, o których wcześniej tutaj mówił pan Grzegorz, pan Marcin, pan dyrektor Marcin. Także bardzo my jesteśmy wdzięczni i proszę się zwracać do pana Sławomira, jeśli ktoś chce jakiś nowy wzór, nową jakąś konstrukcję, jakąś innowację, poprzez tutaj mojego następcę na pewno pomoże. Także tutaj byłoby dużym uchybieniem, gdybym nie wymienił właśnie tutaj oprócz prezesa, dyrektora, pana tutaj Sławka. Także jeszcze raz dziękuję, brawa może dla pana Sławka. Brawa dla mnie, tak. Kończymy tą moją część.